Pokaż mi swoje zaproszenie, a powiem Ci, kim jesteś. Oprócz tych najważniejszych informacji, kto, gdzie i kiedy bierze ślub, ten kawałek papieru zdradza znacznie, znacznie więcej. Dziś o tym, co powinno znaleźć się na zaproszeniu, jak zapraszać gości i jak potwierdzić ich obecność. Po pierwsze, kiedy? Zgodnie z zasadami savoir-vivre, zaproszenia powinniśmy wysłać od 6 do 8 tygodni przed planowaną uroczystością. Jeśli jednak planujecie ślub w okresie wakacyjnym bądź w jakiś długi weekend, warto zrobić to jeszcze wcześniej, tak żeby wszyscy goście mogli odpowiednio zaplanować czas. Ja najbardziej lubię, kiedy zaproszenia wysyłane są 3 miesiące przed ślubem. Po drugie, treść. Za najbardziej elegancką formę wypisywania zaproszeń uważa się imiona i nazwiska gości wpisane ręcznie. Jeżeli Wasz charakter pisma na to nie pozwala, możecie skorzystać z usług osoby zajmującej się kaligrafią. Na zaproszeniu zawsze najpierw wpisujemy imię bądź imię i nazwisko kobiety, nawet jeżeli ona nie jest członkiem naszej rodziny, jest przyjaciółką czy jest osobą towarzyszącą mężczyzny, którego chcemy na naszą uroczystość zaprosić. Ponadto, jeżeli macie ochotę zaprosić rodzinę z dziećmi, to imiona dzieci umieśćcie zaraz za imionami rodziców bądź dopiszcie wraz z dziećmi. Po trzecie, kto zaprasza? Wy czy rodzice? Często na zaproszeniach pojawia się taka formułka: wraz z rodzicami zapraszamy. Co to sugeruje? Albo to, że część gości zapraszają Wasi rodzice, albo to, że Wasi rodzice finansują Wasze wesele, albo to, że są dla Was bardzo ważni i to Wy chcecie ich uhonorować. Ma to odrobinę odniesienia do tradycji, natomiast w tej kwestii ja jestem za nowoczesnością. Nie wpisywałabym rodziców w zaproszenia, bo to Wy zapraszacie, Wy jesteście dorośli i to są Wasi goście i Wasz dzień. Najlepiej jednak będzie, jak całość przegadacie z Waszymi rodzicami i stworzycie takie zaproszenie, które będzie budziło radość i w Was, i w nich samych. Po czwarte, osobiście czy pocztą? Pewnie wiele osób zastanawia się nad tym, czy zaproszenia muszą być wręczane osobiście. Według zasad savoir-vivre zaproszenia dla najbliższych osób, czyli rodziców, dziadków, rodziców chrzestnych, muszą być wręczone osobiście i od tego nie ma odstępstw. No chyba, że występują jakieś sytuacje ekstremalne, na przykład Wasi dziadkowie mieszkają w Australii. Zgodnie z zasadami savoir-vivre, spotkanie, podczas którego będziecie wręczać swoje zaproszenia ślubne, powinno być wcześniej umówione telefonicznie. Jeżeli z jakichś przyczyn nie możecie dostarczyć zaproszeń osobiście, to wyślijcie je pocztą, ale nigdy nie mailem. Po piąte, co z osobami towarzyszącymi? Czasem bywa tak, że nie znacie imienia i nazwiska osoby, z którą przyjdzie zaproszony przez Was gość. Czy na zaproszeniu można wpisać imię i nazwisko gościa z dopiskiem wraz z osobą towarzyszącą? Odpowiedź brzmi tak. Zasady dobrego wychowania nakazują, aby wysyłać zaproszenie dla pary. Niemniej jednak warto dowiedzieć się, jak nazywa się osoba, z którą zaproszony przez Was gość chce przyjść na wesele, ponieważ musicie znać to imię i nazwisko do wypisania winietki. Ogromnym faux pas jest winietka z napisem osoba towarzysząca. Po szóste. Co oznacza RSVP? Pewnie wiele osób zetknęło się kiedyś w swoim życiu z tym skrótem, ale wiem, że ten skrót nadal budzi konsternację. Co więc oznacza? Z francuskiego Réponds s'il vous plaît. Jest to nic innego jak prośba o odpowiedź na zaproszenie. Żeby uniknąć jednak niepewności u gości, możecie skorzystać z polskiej prośby o potwierdzenie swojej obecności do konkretnego dnia. Dodatkowo podajcie numer telefonu, pod którym można potwierdzać swoją obecność. Co zrobić, kiedy goście jednak nie potwierdzili swojej obecności do wyznaczonej daty? Dajcie im jeszcze kilka dni. Po tym terminie bierzcie za telefon i dzwońcie. Po siódme, informacja o prezentach. W internecie aż roi się od wierszyków, które młodzi chętnie umieszczają na swoich zaproszeniach. Dla mnie to jest banalne, infantylne i szczerze, tego nie polecam. Na zaproszeniu nie powinniście bezpośrednio napisać o tym, że oczekujecie kasy zamiast prezentów. Są jednak sposoby, żeby to elegancko obejść.
Bardzo popularne są teraz ikonki, dzięki którym goście z łatwością poznają Wasze oczekiwania. Nie będzie wstydu, jeżeli poinformujecie swoich gości, że zamiast kwiatów wolicie dostać butelkę wina bądź kupon Lotto. Niektóre pary decydują się również na zebranie pieniędzy na cel charytatywny podczas swojego wesela. I za takie akcje trzymam kciuki. Po ósme, wygląd. Na koniec kilka inspiracji wizualnych. Jeżeli macie motyw przewodni swojego wesela, to koniecznie zadbajcie o to, żeby zaproszenie pasowało do całości. Pamiętajcie o tym, że zaproszenie to jest pierwszy kontakt gościa z Waszą uroczystością, więc fajnie, żeby to zaproszenie sugerowało klimat, w jakim odbędzie się całość. Jeżeli nie macie motywu przewodniego, to skoncentrujcie się na tym, żeby to zaproszenie było bardzo, bardzo Wasze. Być może dla niektórych osób będzie ono pamiątką z bycia świadkami Waszej miłości. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod spodem. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.